Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Stła Miłowa. Dzisiaj jesteśmy u przyjemniaczków, u Maryś i jej świeżo upieczonego męża, który przejął również jej nazwisko oczywiście. Tak. I to chyba przedostatni odcinek u tej rodziny, ponieważ za 5 dni Marysia stanie się emerytką, bo przyjemniaczkowie są troszkę do przodu, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo trochę nimi pogrywałam w trakcie grania biedakami. W związku z tym, no, te takie tło biedaków kończę na tym, jak wszyscy się postarzeją, żeby, no, dorównać Balbinie, tak? A potem po prostu będzie to się toczyło powoli, od nowa, w swoim tempie. Od początku. Czyli będę w każdej rodzinie grała, prawda? Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Żeby to się wszystko po prostu wyrównało. No dobrze. A tutaj, co my tutaj mamy oprócz strasznej burzy? A co ja zrobiłam? Oczywiście zapomniałam po raz setny zmienić porę roku. Tak, no więc no, trudno. Czy ty masz dzisiaj wolne pewnie? Nie, ty idziesz do pracy. Proszę bardzo. No dobra, może ci się w końcu uda tą pracę skończyć. Aha, i twoja w ogóle... Dobra, nieważne. Nigdy nie zostaniesz spełniona. Tak mi przykro. Ohoho! Chcesz całować Maryśkę? No to całuj Maryśkę. To twoja żona, więc możesz robić co chcesz. Wiecie, oni są ledwo po ślubie, więc mają wiele takich pragnień. A ty pracujesz jako kto? Aha, obiwokiem jesteś. Aha, bo ty spełniasz swój cel życiowy, no to przynajmniej to będziesz spełniony. Wiesz co, możesz sobie potem poskakać na skakance, skoro chcesz. A do pracy dzisiaj idziesz? Też idziesz, ale dopiero na 11. Więc dzieciaki będą same rządziły. Tutaj, proszę bardzo, kąpiel. Nice. A ty... A wy jakie macie w ogóle? Jakieś cele macie? Ty chcesz być bogiem rocka, to tobie trzeba gitarę kupić. Nie ma sprawy. Zaraz ci tutaj kupimy. Tobie też się podoba, a ty chcesz być... Kim w życiu? Ty chcesz pisać. Więc zaraz tutaj... wam poogarniam wasze aspiration. I już, rozgrzej się. Ty chcesz być bogiem rocka, tak? Zgadza się. Tylko ty musiałbyś coś zjeść. Nie ma pokojówki, czyli mamy pokojówkę. Majster, ogrodnik. No dobra. To zadzwoń po usługi takie jak dostawa. Sobie zamówimy... O, proszę, jak ładnie ktoś tutaj nam posprzątał. Zamówmy sobie pizzę, bo rodzice zaraz idą do roboty. No, halo, zacięliście się? W tym tańcu, ludzie. O. Tak, i tak długo tańczyli ciszy, że aż muszą iść do roboty, a Marysia jest już spóźniona. Poczekaj, bo ja ci zamówiłam jedzenie. A tutaj widzę, brat już zrobił płatki. No świetnie, tutaj zamawiam pizzę. A oni sami. On chce się całować po raz pierwszy. No dobra, pokaż, kogo ty tutaj znasz. Znasz też Marcelinę biedak, Dianę biedak. Z którą byś chciał się całować jako pierwszą? Może ze wszystkimi trzeba, nie ma problemu. Wolnego tutaj, wolnego, bo ja tak nie nadążam. Czy byście pojechali do pracy? Tak. Ty myślisz tylko o rozwoju osobistym. Ty chcesz się całować, a ty chcesz jakieś tam gry. Dobrze. Dobrze, on zje te płatki i myślę, że zadzwonimy sobie po Jasmine. Pizza przyszła. Więc prosiłabym, żeby ktoś odebrał. Tak, rodziców w domu nie ma, to troszkę możemy poszaleć. Może zrobimy jakąś imprezkę. O. O, wiem, co zrobimy za imprezę. Tylko tutaj trzeba... Zrobimy pool party. Dobra, ludzie pozapraszani. Zobaczymy, kto przyjdzie, ten przyjdzie. No nie przyszli wszyscy, to było do przewidzenia. Ale... Dobra, ty musisz to już zostawić, bo ty musisz coś zjeść w ogóle. Wbijajcie, wbijajcie, kochani.
Aż tak wysoko nie uniesiesz? Nie, 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 weź tam gdzieś rzuć. Jakie nudy, nie może być nudów. Tutaj postawimy... Oj, nie tak, chciałam całą... Całą pizzę postawimy na dworze. Jest tu jakieś radyjko, czy trzeba wynieść? Skorzystaj i potem też do basenu zapraszam. A ona chyba jest dorosła jednak. Wchodzicie w końcu na te party? To jest pool party, przypominam, więc do basenu, ludziska. No, nawet ci się podoba, to macie szczęście. No i, no i co? No i wsio. Pierwszy pocałunek. O! Patrzcie na Daniela, nie? O, dawid, widzę. Marcelina, tutaj wszystko ma pod kontrolą. Dobra, idź się umyj. Nie możesz wyjść? Ojoj, jak mi przykro. Jak dla mnie to można się utopić. Co się dzieje? Wejdź do wody. Czy on nie miał tu jakiegoś romansa z jakimś chłopakiem? Teraz nie mogę w ogóle skojarzyć. O proszę, a tutaj mamy z Karoliną. A gdzie jest Karolina? Karolina chyba była w basenie. Chyba, że gdzieś jest, a jej nie widzę, no też jest taka opcja. Grać w berka wodnego. A ona też gra z wami? Ona nie chce grać z wami. Tutaj widzę, Maryśka wróciła z roboty, przywrodziła jakąś nową... Zobacz Maryśka, twój... Były mąż tutaj przylazł, weź go wyproś. Pocałuj? No co ty? Nie wolno. Weź go wyproś, pożegnaj się z Daniel. Turnął! Turnął! Niestety deszcz wam się rozpadał, ale... Na pewno wam to nie przeszkadza. A no może, gdzie jest Archie w ogóle? To jest Archie? Tak. No idź do tego telefonu. Gratulacje, to było wspaniałe przyjęcie. Twoi goście bawili się znakomicie. Cieszy mnie to niezmiernie. Marysia, co? Marysia dalej przy tym. Marysiu, sprzątnij ten tort. On jeszcze w ogóle jest dobry? Czemu nikt tego... Co z naszą pokojówką, ma się pyta? Może on nie mógł tej... A nie, no widziałam, że chodziła tu pokojówka. Ale czemu nie posprzątała wszystkiego? A potem idź tam po... odprężaj. Ze swoim mężem. Zróbcie sobie barabara. Idźcie spać. Obejmij... O, nieromantycznie. Chciałam po przyjacielsku. A może nie, bo oni chyba nie mają zbyt dobrych relacji jeszcze. Tak, w kiblu. Co myślisz? Brałabyś mnie? Brałabym cię. Dobra, to... Tu weź ją po cały kiblu. Albo już nie w kiblu. Miejcie ze sobą pierwsze pocałunki, zanim pójdziecie na studio. Zrobimy zdjątko. A teraz ją pożegnaj. Idź sobie. Bo ja idę spać. Kto tam wstał, widzę? Wszyscy wstali już. A to telewizor zamiast w ogóle... Dobra, oglądaj sobie ten telewizor, już nie mam siły do ciebie. Ty tutaj masz ten magnet wyetapniczy, ale nie możesz jeszcze pisać, więc... To chyba kreatywność trzeba rozwijać po prostu. Aha, no tak, miałam was do przyjaźni ze sobą. To w sumie dobrze, wam tutaj... O, no wy to się już przyjaźnicie. To z tamtym się nie przyjaźnicie. Daniel. Daniel, bo cię czasne. Patrz, patrz jak pieprza.
bo do niego chciałam podejść. To pogadaj sobie z tą swoją martlinką. Co my tu dalej mamy? Ciekawy gół. Kto tam już przyraz? Znowu nam gazetę. Ja tu chyba zamknę te wejście. Bo mi ciągle tutaj ktoś włazi na posesję. Kto to widział? Oburzający wręcz. Zjadłeś w końcu? Hat, jesteś bardzo popularny i chciałbyś właśnie mieć... A wy nie macie tych telefonów, kurde. No bo jeden telefon w domu to za mało. Lagi. Przypomniało mi się, że Cyril miał tam jakiś flirt z... tym... Jak on... Na B jakoś chyba się nazywał. Ten z synem Lianny. Benedykt, tak. Z Benedyktem. Nie Cyril, tylko Chajetan. Biedak, tak, Boże. Chajetan, Cyril, wszyscy mi się już mylą. Nie wierzę, on tu znowu lezie. No ja po prostu, ja nie wierzę. Marysia, idź go trzepnij. Albo ty idź go trzepnij. Dobra, weź ty już, nie dzwoń do nikogo. Bo już... Mi się nie chce ciągle szukać tych ludzi, tych twoich znajomych. Zostaw to gitarę. To nie jest twoja gitara, stary. Jeszcze jaki ma ten? Reputację Mondrala. Spoko. A ten? Wulkan hormonów. Proszę bardzo, wspólny posiłek. Czy Marcia spodziewała się, że jeszcze kiedyś będzie wychowywała trójkę chłopców? Pewnie nie. Kto by się spodziewał? Ja nie mam pojęcia, o jaką grę mu chodzi. Bo nie ma nic takiego, co byłoby warte 3000. Więc... nie wiem, czy musiałabym kupić kilka, czy jak to działa. Jeśli wiecie, to możecie dać znać. O, patrzcie, już tutaj grają. Ledwo dałam. Maryśka w swoim świecie. Nie wiem, czemu oni w ogóle nie są zmęczeni. Znaczy, chłopcy są, ale starzy to nie wiem. Aha, bo oni chyba spali w dzień. Dobra, nie będę ich budzić. Niech śpią. Co prawda co chwilę zmieniałam łóżka, ale to już inna kwestia. Dobra, tego też niech on gra. No, skończył. To teraz może iść spać. Niech idzie już. O, tu się nie odbył lekcji. Pomóż, bo jutro poniedziałek. A potem sam idź spać. Ty też, Maryśka, już idź do łóżka. Ja już chcę kończyć odcinek. No, trudno. Będziesz tak siedział, ale trudno. Albo, wiesz co, weź powyłączaj to wszystko. Powyłączaj, posprzątaj i się odprasz. Tak. A ja, moi drodzy, się z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych. Trzymajcie się i pa, pa!